8 kwalifikacji olimpijskich, 5 finałów, tylko 3 finały B. Zawodniczki Martyna i Weronika, 7 miejsce. Pierwsze finale B, wygrały. To też jest sztuka, żeby się podnieść z tego, żeby walczyć do końca. Szczególnie, kiedy ma się dzień po dniu wyścig. Więc uważam, że to jest dobry wynik. Najgorsze miejsce na razie, najgorsze, każdy brałby w ciemno tak naprawdę 10. miejsce na igrzyskach już na samym początku, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę. Jeszcze czekamy na 8. I tutaj w sumie im powinniśmy poświęcić dużo czasu, ale jakbym miała ich wszystkich wymienić, jeszcze kluby i trenerów klubowych, to połowa czasu Tylko powiedz, antenowego. jakie szanse im dajesz? No ja uważam. To jest tak nieobliczalna osada, naprawdę, że na pewno należy ich oglądać. To w ogóle bez dwóch zdań. Dlatego, że jeśli 8 nasza wpłynie na podium, to będzie to ogromny sukces. Podsumowując dalej, no Natan Węgrzycki Szymczyk dzisiaj jeszcze w tym finale B walczy, ale mówię, 6. miejsce dwójki wagi lekkiej, męskiej, 4. miejsce naszych chłopaków, no i oczywiście medale. I to jest ciekawe, że 4 lata temu obie te osady, dwójka podwójna i czwórka podwójna, debiutowały na Igrzyskach Olimpijskich. I brązowy medal w Londynie został poprawiony. 8. miejsce w Londynie czwórki podwójnej zostało poprawione. Trener Marcin Witkowski, jak debiutował jako trener Igrzysk Olimpijskich w wieku 32 lat, tak naprawdę, od razu finał olimpijski. Także to wszystko bardzo fajnie się poskładało, jeśli chodzi o wioślarstwo kobiece, ale te wszystkie osady, które już kiedyś mieliśmy, powróciły. Dwójka wagi lekkiej męska, Tomek Kucharski był bardzo dumny, że mamy z powrotem tą osadę. Czwórka podwójna męska tak naprawdę od 96 roku jest na Igrzyskach Olimpijskich. Ósemka też już się wpisała jakby w nasze wioślarstwo, bo od 2004 roku rokrocznie, ale co przede wszystkim jest najważniejsze? Wioślarstwo jest dyscypliną, która od 2000 roku, oprócz 2012 roku, na każdy igrzyska przewozi złoty medal olimpijski.